Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry War Tales. No, mamy zrobione już losy Tiltren na 100%, więc wydaje mi się, że powinniśmy ten Glade spróbować tu zagadać. Ale w międzyczasie bym jeszcze jedną rzecz zrobił. Mamy 3 punkty wiedzy. Ja sobie tak analizowałem i dobrze by było, ponieważ zarówno Filemon, jak i Berbeluch... Nie, Filemon i Sir mają... Uszkodzony sztylet, zręczność plus 8, a ty masz porcebiały topór drwalski. Więc ja się zastanawiam, czy tutaj mamy żelazny topór, siła plus 5, czy to nie będzie lepsze od tego. No, będzie lepsze, więc można by sobie wykuć ten żelazny topór. I go po prostu zrobić. Nie wiem, czy ten naoszczony saks jest lepszy. Jest zręczność plus 7, bo to jest sztylet. Zręczność plus 7, a tu mamy zręczność plus 8. Tylko to dodaje truciznę, a tamto zwiększa obrażenia krytyczne. Więc nie jestem pewien, czy to akurat jest sensowne. Więc tak, na razie spróbujmy wykonać te kuźni rzeczy, o ile możemy. Długi łuk też można by spróbować. Żelazny topór, to jest dwuręczny. A nie. To jest ten topór, żelazny topór, wykuj. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to jest właściwy topór. Filuś. Zaraz. Ups. Ach, coś mi tu teraz spadło w pokoju. Siła plus 6. To daje 6-8 punktów obrażeń, a to daje 10-13. No właśnie. Tego możemy zwykły porcebiały topór drewalski możemy po prostu sprzedać. Radosław, ty masz jaki łuk? Ty masz łuk myśliwski, zręczność plus 6. A łuk myśliwski, a długi łuk, który my mamy opanowany, zręczność plus 7. Teraz zręczność plus 7. Można by spróbować zrobić też ten długi łuk. Zobaczymy. A, nie możemy, bo będzie nam brakowało czego? Skóry. To zaraz to się tym zajmiemy. Panie gościu. Sprzedałbym ci ten pordzewiały topór. Nie będziemy tego nosić. Bez potrzeby. Tu byśmy kupili skórę, o ile mają skóry. Mają. A w zasadzie wszystkie bym kupił. Coś jeszcze możemy? Ceramika. Tyle. Wyjdź. Włazimy jeszcze raz. Kuźnia. Tarcz mamy trochę, toporek, nóż do rzucania, tego też mamy, żelazny topór, mamy długi łuk. Bardzo dobrze. No i pokaż teraz, masz 7 do 14. A jeżeli teraz damy 13 do 21, o tak, morderczy strzał. Morderczy strzał, 6 do 12, 7 do 14, to w ogóle możemy sprzedać. Tylko to daje odrzucenie, a tego to nie daje odrzucenia. Nie, też daje odrzucenie. Nie musimy tyle tych łuków, że tak powiem, nosić ze sobą.
Dobra. A czy jakieś pancerze można by jeszcze, że tak powiem, ogarniać? 22, 26, 15 to jest mało. Jakiś pancerz możemy zrobić. Łachmany. Pewnie brakuje nam... rudy żelaza nam brakuje. O panie. Albo skór. Rudę żelaza. Trzeba by się do kopalni wybrać. Tylko nie wiem, czy mi się chce. No, chyba tak by trzeba było zrobić. Stwórz. Żywokostu brakuje. Czy pani nam da teraz... Pani tutaj nie ma w tym momencie. A czy my dostaliśmy ten glade? Nie, chyba nie dostaliśmy glade'u. No właśnie, gdzie się pani burmistrz podziała? Myślałem, że u pani burmistrz się da, że tak powiem, ogarnąć te... glejty, a na razie się nie da. Czy szukacie pracy? Przejrzyj. Plaga szczurów kolejna. Nora bandytów. Matthias Land. No tam bym chętnie przeszedł. Nie wiem, gdzie się... Mieliśmy w ogóle kogoś zatrudnić ewentualnie. Tylko pytanie kogo. Zbadaj. O! To by się przydała taka postać, bo nam zginęła jedna właśnie, która posługuje się włócznik. Więc Chruvin. Jak najbardziej. Kto tu jeszcze mamy? Filian. Filian jest raczej szermierzem. To takiego mamy gościa. Informator, no to jakieś... Nic nam nie daje. Nie chcę odpoczywać. Placek mogę kupić, ale nie potrzebuję. No właśnie nie wiem, gdzie się podziała w tym momencie pani burmistrz. Na najwyżej zapłacimy te 200 tych, to nie jest jakby problem. Dobra, zwerbuj. Tak, towarzysze z radością przyjmują. Teraz musimy zobaczyć, kto tam był. Czy ja miałem na liście... jest jeszcze. Chruvin będzie się nazywał Piotr. Co prawda wygląda to na babkę, ale dobra, umówmy się, że taka uroda Piotra. Tu mamy tak, kondycja, dajmy na razie kondycję. Nie ma się, nie jest związana walką, czyli ma obok siebie wroga, zabije wroga, nie jest związana walką, to mi się bardziej podoba. Jeżeli nie jest związana walką. Generalnie tutaj albo to możemy wziąć. Bo widłami generalnie się tak jakby atakuje widły rolnika. I teraz trzeba by z kolei zrobić kolejną rzecz. Aha, nie mamy tego jeszcze wykupionego. To bym chciał wykupić... Które to było? Gizarma, tak? Przebicie. Broń drzewcowa. Tylko nie wiem, czy mamy zasoby, które... No, nie mamy.
Gizarma, czego brakuje? Drewna i rudy żelaza. Czyli to musimy pozbierać i to sobie pozbieramy teraz. Natomiast to w ogóle można by sprzedać, te przebicie. Siła plus 2. Siła plus 2. To tych wideł nie musimy nosić. To możemy kupić. A, mamy dużo tego. No to może też szczury możemy wziąć. Plaga szczurów. 220. Weźmy te szczury. O, i akurat po drodze jest do tego, do Gezenbergu. Więc możemy się tam udać. Opuść. I po drodze bym jeszcze tak. Wytyczmy trasę. Tędy musimy iść, na tą plagę szczurów. Opuszczona wieża. Gdzie jest? Tu jest kopalnia soli, a kopalnia druga gdzieś była. Nie wiem, gdzie była kopalnia żelaza. To akurat jest nie w tę stronę, co trzeba. No dobra. A, mam jeszcze jeden punkt. Nie wiem, czy bym nie zrobił bieg długodystansowy. Premia szybkość ruchu na drogach większa o 10%. Po prostu będziemy szybciej się troszkę poruszać. Na 2 dni nam kasy jedzenia wystarczy. Więcej płacimy chyba też dziennie. Właśnie, jak mamy więcej tych. Tędy trzeba by iść. A, trzeba było tam tędy iść, bo tam jest, tam są te. Jakieś jaskinie. Najwyżej tu coś, może się coś uda znaleźć po drodze. Może trzeba to ostatnie zadanie jednak wykonać z tymi uchodźcami, to co nie chciałem go brać. Co to macie tu? Dziki walczą z tymi. Szczerze. Mamy inne rzeczy teraz na głowie. Drewno. Nie chcę tam na górę, tylko tu chcę iść. Drewno, o, są zasoby. Niewiele, bo niewiele, ale jest trochę. Dobra, tam będą szczury. Tu w ogóle nie wiadomo, co tam dalej jest. A, tam dalej żeśmy nie mogli dojść, bo tam się kończy jakby mapa czy coś. A w leśnej farmie nie można kupić drewna, czegoś tam? Ojej. Nie. Dobrze, idziemy w kierunku tych szczurów? Chyba tak. Plaga szczurów. No dobra, to bierzemy plagę szczurów na tapetę. Walcz. Tu ogniem chyba się trzeba było posługiwać, o ile się sobie dobrze przypominam. Właśnie od ognia. Czy my jesteśmy w stanie takiego tego jednego załatwić? Musielibyśmy strzelać do tego na rośl. Na każdą jednostkę, która przejdzie przez chmurę, trucizna, a czyli to jest cała chmura, to trzeba by tam dojść.
O właśnie. Nie wiem, czy to jest sens. Czy zdążymy, bo owszem, są dodatkowe nagrody za to, ale z drugiej strony też możemy dostać trochę wciru. Można spróbować. Tylko musimy wziąć Radosława, żeby strzelał w to coś. Nawet możesz tutaj być. A reszta co? Szczurki. Zaczniemy od Seal. A, bo to jest pojedynczy taki ten. To może najpierw zróbmy tak. Podpalmy. Okej. Możesz się kawałek wycofać. A może nie aż tak daleko. Gorączka, no właśnie. Co ta gorączka robi? Obrażenia większe o 10%. Tego można by załatwić. Chociaż on ma 3 punkty życia. O 20%. To go chyba nie zabije. Berbeluch. Możesz tak zrobić. Plus 1 punkt. Wzmagającą burzę nie ma sensu na razie. Się odsuń na wszelki wypadek. Teraz tak, te szczurki by trzeba było odszczurkować. Ty masz chyba największe 19. Jeszcze jeden punkt. Destabilizacja, szkoda, ale z drugiej strony, który się najpierw tu porusza, ten. Teraz mamy ten szczurek. To możesz tych zaatakować tu. Bardzo dobrze. Ten jest następny. Następny jest ten szczurek. Ten szczurek, a ten będzie przy co rundę liczba przywołań. 9 szczurów przywołuje? No właśnie, tego się boję, że to takie trochę jest tego. Czy ty jesteś w stanie to w miarę szybko, kurde, rozwalić? 17. Dobra, Emoger, ty już się ruszałeś, Job, ty się już ruszałeś, Filemon, weź tego tutaj ogarnij. Tego nie załatwisz. Ale prawie.
Co jeszcze możesz zrobić? Trujące uderzenie, to się nie opłaca. Ochronę możesz zrobić. Dziewięć szczurów się pojawi. Ło, jejku, ile ich tam wylazło stamtąd. No, tam będzie kiepsko. Ale spróbujmy ograniczyć ich troszkę liczbę. Bardzo dobrze. Ty z tym podpaleniem nie dasz rady na razie. Kto jeszcze dwuręczny tu jest gdzieś w pobliżu? Czy ty jesteś w stanie tam dojść? Jesteś w stanie tam dojść? Trzeba ich jak najszybciej po prostu tutaj ogarniać. No i w ten sposób tylko jeden gość będzie tutaj atakował. Nie wiem, czy nie powinienem odejść kawałek dalej. A nie ma znaczenia. Nie boję się szczura. A, wsparcie masz. Dobra, następne szczurki są tamte. Filemon, tego powinieneś. A, w ogóle tąby trzeba było troszkę ogarniać. Ty możesz tutaj spróbować zawdziać. To było mocne. Jeszcze gniew można zużyć. Tu są jeszcze, tu jest szczurek, wiesz co? Daj mu w łeb. Trujące na razie nie. Ale Mogger ma pewne problemy. Seal. Jeden punkt. Kto następny? Dobra, nie widzę szczurka, który by następny atakował. A tu się jakiś pojawił. Tak daleko to. E, 45. Możemy jeszcze jedną turę wytrzymać w sumie. Wydaje mi się. Ten się zatruł, ale niestety nam zaangażował, kurde, tutaj tego. No to jest pewien problem. Nie wiedziałem, że on tak szybko przeleci tutaj. To ty jesteś potrzebny tu, żeby tego odrzucić stąd. Okej. Filemon, wiesz co, ty musisz podejść tu, z jednego powodu, żeby być bliżej Hagiosa. Ty
Możesz trochę tak zrobić. Będzie 9 następnych szczurów, ale powinniśmy dać radę. Chyba. Tu będzie trzeba tylko Emogerowi zapewnić wsparcie, bo on jest otoczony, biedak. Jesteś związany walką niestety, a nie, jesteś w stanie pięknie tutaj wszystkich dziabnąć. Okej. Poradzi sobie Moger. Zostawić cię tu. Możesz troszkę odejść. Żeby tak troszkę nie inspirować ich tutaj. Ty mi tego łucznika ciągle atakujesz. O kurde, tu się trochę ich pojawiło. Jeszcze się wyleczył. No bo definitywnie trzeba kończyć imprezę. Dobra, mamy punkt. Kolejny punkt. Zostań tutaj, bo to nie ma znaczenia, gdzie jesteś. No, ty zaczyna dotknięta zarazą rana. To jest pewien problem. Tu jest szczurek. No i dalej będą szczury stąd, więc my musimy najpierw tu zadziałać. Udziób go. Teraz będą pewnie też szły stąd, więc musimy, nie wiem czy zdążymy załatwić tego. Czternaście, ostatnia ta. Jeszcze jedna tura będzie potrzebna, niestety. Tak mi się wydaje, tak, jeszcze jedną turę będziemy musieli przetrwać. Więc odsuń się troszkę od tych szczurów, żeby cię nie związywały walką. Tak łatwo. Piotr musi przyjąć na klatę to, tylko nie wiem czy przetrwa. No właśnie. Tak, trzeba tu wsparcie zrobić. Tylko, że troszkę zawaliłem sprawę. Hagios, 2 punkty, bo trzeba było ciebie przerzucić bliżej Hagiosa jeszcze, mimo wszystko. Czy ty jesteś w stanie tego załatwić? 19, ale to zabijesz tą matrię i coś tam. Matriarch. Dobra, zróbmy tak. Dwa punkty. Czemu ty nie możesz iść tu nigdzie? What the heck? A, bo zastawiony jesteś. O kurde. A, niech to kaczka kopnie. Chciałem to załatwić, ale kurczę... Czy ty przetrwasz, Piotr?
przetrwasz. Mam nadzieję. Nie. No, Piotra trzeba stamtąd na pewno ewakuować. Czy kolejne 9 szczurów jesteśmy w stanie tutaj ogarnąć? Dobra, musimy tutaj wspomóc. Filemon. Riposta. Mamy mało punktów odwagi. Piotr, jakby miał ripostę, sparowany. Nie mamy wyjścia. Mamy dużo ripost. Akurat jest bardzo przydatne w tym momencie. Czy ty możesz coś zrobić? Nie. Ty możesz tego szczurka załatwić. Albo próbować przynajmniej. Dobra, załatwiony. Ma obok siebie nie jest związana walką, otrzymujecie jeden. Punkt. Oj, będziemy musieli dużo zarazy w tym momencie ogarnąć. Tu jest ostatni szczurek i ty masz tylko w tym momencie. A, tylko że boję się, że jak tak zawdzieje, nie chcę zabijać jeszcze tej matrioszki. Trochę ryzykownie to jest. O Jezu. O rany, raz. Zaraz. Taki. Czy my przetrwamy to? Ten będzie atakował. Zakładam, że tak. A tutaj jak jest sytuacja? Zarażony, zarażony, zarażony. Nie, jeszcze musisz podejść trochę bliżej. Gniazdo zostało zniszczone. Mamy jeden punkt, ale nie chcę go zużywać. Aczkolwiek... Który będzie następny? Ten. Ale możesz go załatwić? Teoretycznie tak, praktycznie nie. Bardzo dobrze. Nie dostaliśmy punktu. Dobra, teraz przetrwać to trzeba i później tą załatwić. I chyba wtedy szczury, że tak powiem, odpuszczają wszystkie. Tamten się nie mógł ruszyć. Dobra, Job. Okej. Okay. Było ciężko, żeby tu zdobyć coś. Coś tam ktoś został jakimś dręczycielem czy coś tam, aż nie zauważyłem kto. Szczątki, szczur, zarażona krew, zarażona skóra, zarażony mózg, czerwona gałka oczna, ojej. O kurde. Napraw wszystko. To nas trochę kosztowało. Co ty masz?
Nie odczuwa żadnych skutków. O kurczę, bo to na zarazę trzeba było wziąć. Ups. Nie wiem, czy mamy trzy lekarstwa na zarazę. Mamy. Dobra, jedno żeśmy stracili lekarstwo. Trudno. Oki. Zgłoś się do emisariusza, żeby odebrać nagrodę. Zaraz się będziemy zgłaszać. Powoli zatem musimy, zdaje się, odpocząć w tym momencie. Także chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Musimy przede wszystkim odpocząć, później odebrać tą nagrodę i po drodze może jeszcze tą kopalnię zwiedzić, zobaczyć jakieś troszkę rzeczy, bo pozbierać drewna i żelaza. No i cóż, no i tyle. Dzięki za obejrzenie odcinka. Zapraszam do następnych. Trzymajcie się, cześć.